Proszę Państwa, spotykamy się z pisarzem, tłumaczem i pieśniarzem Edwardem Stachurą. Od jak dawna datują się Pańskie zainteresowania Francją oraz jej kulturą? Moje zainteresowanie Francją datuje się od chwili wyjazdu z tego kraju. Miałem wówczas 11 lat, a było to w roku 1948. Po przyjeździe do Polski odczuwałem dziecinną nostalgię. Nie tyle do całej Francji, co do tych miejsc we Francji, gdzie się urodziłem i gdzie spędziłem 11 lat. Potem nowy kraj, jakim była dla mnie Polska, w sposób dosyć całkowity zaabsorbował mnie. To, co było we mnie francuskie, krajobrazy, a przede wszystkim język, którym przestałem się posługiwać, to wszystko zapadło w jakiś taki letarg, ale tak naprawdę obudziła się we mnie tak zwana francuskość w momencie, kiedy poszedłem na studia właśnie na filologię francuską. A tak jeszcze bardziej naprawdę to zainteresowałem się kulturą francuską już po studiach, kiedy po raz pierwszy od chwili wyjazdu z Francji pojechałem tam znowu, potem po raz drugi, trzeci i poznałem ludzi, z którymi się zaprzyjaźniłem. I wtedy też, kiedy zacząłem przekładać na język polski poezję francuską. Otrzymał panu nagrodę Fundacji Kościelskich, przyznawaną ich zdaniem dla najlepszego młodego polskiego pisarza. Dla wyróżniającego się, powiedzmy. Był pan w Genewie i przy okazji odwiedził pan krainę swojego dzieciństwa. Chciałem zapytać, jak wygląda we wspomnieniu pana ta Francja, ta młodość we Francji, młodość i doroczne francuskie święto 14 juillet. 14 lipca, z okazji którego się właśnie tutaj spotykamy. Tak, to było wielkie święto. Pamiętam, od samego rana szedłem na plac miejski w Pont de Cherui. To było to miasteczko, gdzie mieszkałem. Na tym placu odbywały się wielkie zawody dla nas młodych. Były różne konkurencje, bardzo urozmaicone i bardzo ciekawe. Może przytoczę kilka. Na przykład była wanna napełniona wodą i pływała w tej wodzie cytryna. I należało bez pomocy rąk tą cytrynę z tej wanny wyciągnąć, ale bez dotykania również o ściany tej wanny, więc po prostu nie było innego sposobu, jak tylko przycisnąć cytrynę ustami do dna i wtedy tam ją złapać. Był oczywiście bieg zapaloną świeczką, był bieg z łyżką w zębach, a na łyżce było jajko. Centralną konkurencją było wdrapanie się na wysoki słup, który był wbity pośrodku placu. Niektóry to słup był nasmarowany parafiną i chodziło o to, żeby uzyskać jak największą trudność dopięcia do góry. Gdzieś tam pod szczytem była taka wielka obręcz, żelazna obręcz, obwieszona różnymi smakołykami, pęta kiełbasy. Nie zapominaj mi, że to było tuż po wojnie. Były butelki wina również. Ja pamiętam, że udało mi się dwa razy dotrzeć tam do tej obręczy i pamiętam, że za obydwoma razami ciągnąłem butelkę wina dla starszego brata, który stał na dole i dodawał mi otuchy, krzycząc z dołu: wazi jedziu, wazi. Można było jeszcze przez tę obręcz wspiąć się na sam szczyt, gdzieś jeszcze 1,5 metra, gdzie zatknięty był sztandar francuski. Jak się dotknęło tego sztandaru, to nagroda była w postaci, już nie pamiętam, 2 czy 3 ton węgla. Ja niestety nie dopiąłem tego, znaczy dochodziłem tylko do obręcz. Powiedz mi, co byś chciała. Cuda ja czynię mała. Martwe zamieniam w żywe, zgasłe w płonącą grzywę. Powiedz mi, co byś chciała. Na błękicie jest polana, 2 obłoki to hosanna, 1 chłopak, 2 panna. Jeśli chcesz jeszcze więcej, wezmę cię ja na ręce. W góry uniosę dzikie,
zaprzęg latawców skrzyknę, jeśli chcesz jeszcze wyżej. Na błękicie jest polana, dwa obłoki to hosanna, jeden chłopak, drugi panna. Powiedz mi, co byś chciała, cuda ja czynię mała. Chęć masz na lody morze, albo na młode zboże. Wszystko dla ciebie zrobię, mój ty mały, wielki Boże. Na błękicie jest polana, dwa obłoki to hosanna, jeden chłopak, drugi panna. Jadą razem do Poznania. Moja nowa powieść, Siekierezada albo Zima leśnych ludzi, ma za tło ziemię zachodnie i, jak mówi o tym sam tytuł, ma za tło zimę i leśnych ludzi. Tak zwana akcja powieści rozgrywa się w lesie na Zrębie, gdzie bohater pracuje, oraz we wsi, gdzie bohater mieszka na kwaterze u babci Oleńki. Rozgrywa się także w miejscach okolicznych, w gromadzkiej wsi Hopla, gdzie znajdują się między innymi restauracja Hoplanka i ośrodek zdrowia, oraz we wsi Czerniawa, gdzie pewna bliżej niezidentyfikowana baba pędzi bimber, po której od czasu do czasu zachodzą bohater utworu i jego kumpel po siekierze Peresada. To wszystko to warstwa zewnętrzna utworu. Warstwą wewnętrzną są przeżycia bohatera Janka Pradery, jego niewymowna miłość do dziewczyny, którą nazywa gałązką jabłoni, jego dziwna choroba, która objawia się tym, że nawiedza go co pewien czas jakiś dym. Dym, który osacza go i całkowicie obezwładnia. Napisałem tę rzecz w Meksyku, gdzie przebywałem rok czasu na stypendium tamtejszego uniwersytetu w celu studiowania literatury meksykańskiej i hiszpańsko-amerykańskiej. Siekierezada, albo Zima leśnych ludzi, jest moją, jeśli idzie o ilość, siódmą książką. Wydałem dotychczas 3 tomiki poezji, Dużo ognia, Przystępuję do ciebie i Po ogrodzie niech hula szarańcza, za który to ostatni tomik otrzymałem w ubiegłym roku nagrodę imienia Stanisława Piętaka. Wydałem poza tym 2 tomy opowiadań, Jeden dzień i Falując na wietrze, za którą to książkę otrzymałem nagrodę wydawców. Wydałem poza tym w ubiegłym roku powieść pod tytułem Cała jaskrawość. Do tych tekstów, które dotąd przełożyłem, tekstów, które są mi bliskie, należą wiersze francuskiego poety Michela de Guy. Trafiłem do niego przez innego pisarza francuskiego, znanego mi przedtem, jeszcze z Polski, Roberta Abirasheda. On mi właśnie zaprowadził do Michela de Guy. Michel de Guy wtedy związany był z grupą latynosów osiedlonych w Paryżu i zajmował się wtedy wydawaniem takiego pisma, które się nazywało Revue de Poésie. Pismo to powstało dlatego, że zebrała się grupa ludzi, którzy mieli coś do powiedzenia, którzy mieli jakąś, prawda, sprawę do zrobienia, i ta grupa ludzi urządzała coś takiego, co nazywało się La Falaine, co znaczy po polsku ćma. Dlaczego ćma? Bo kiedy się zastanawialiśmy, jak nazwać to, co mamy zamiar zrobić, i nie bardzo wiedzieliśmy, jak to nazwać, wleciała do pokoju ćma i tak zostało. Na czym polegały te faleny? Zbierali się poeci, malarze, rzeźbiarze i szło się w miasto. Kiedy trafialiśmy na przykład na parkan, gdzie było dużo wolnego miejsca, jakieś wolne plansze, malarze zaczynali na tych planszach malować, a poeci pisać wiersze. Była to improwizacja. Przechodzący ludzie, mieszkańcy tej dzielnicy, zatrzymywali się, przyglądali się i częstokroć zaczynała się rozmowa. Co to jest, co my robimy i po co to wszystko. Na przykład raz trafiliśmy na wesołe miasteczko i tam narobiliśmy dużo szumu, bo zaczęliśmy czytać na głos wiersze Apolinera, odciągając ludzi od różnych chusztawek, gabinetów, luster i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład, gdy trafiliśmy na rozbity samochód, rzeźbiarze wyciągali narzędzia i robiło się z tego samochodu
jakieś tam tak zwane dzieło. No i poza tym zapoznałem się wtedy, to znaczy przeczytałem wiersze Michela Dygi i bardzo mi się podobały. Bardzo ciekawie pisał po francusku. Jakoś tak zupełnie inaczej. No, robił takie różne rzeczy z językiem francuskim. Rzeczy, których wydawać by się mogło, nie można z tym językiem robić, jako że jest dosyć rygorystyczny. Nie taki jak na przykład język polski, z którym można sobie robić bardzo różne rzeczy i bardzo, bardzo potrzebny moim zdaniem, aby odnowić ten język, czy odświeżyć go. Wiersze jego wydają mi się wszystkim bardzo mądre. W ogóle Michel jest człowiekiem bardzo poważnym, mimo dość młodego wieku. Jest to taki rodzaj mądrości, takiej starożytnej, ja bym powiedział. To, co mnie ujęło w nim, oprócz jego wierszy, to przypominam sobie w tej chwili, kiedy się mówi coś do Michela, kiedy się występuje do niego z jakąś propozycją, to pierwsza rzecz, jego usta układają się natychmiast do słowa tak, to znaczy do słowa oui. Mimo że w trakcie wypowiadania tego oui, on najpierw mówi oui i w trakcie wypowiadania tego oui myśli, czy jest w ogóle możliwość zrealizowania tego, co mu się proponuje, czy o co prosi, czy coś w tym rodzaju. Jest taka natychmiastowa gotowość, prawda, oui. Nieraz to trwa długo, to oui, bo nie zawsze może być oui. Czasami musi być no. Ja nie śpiewam dobrze, a gram jeszcze gorzej na gitarze. Nie jestem zawodowym muzykiem. Po prostu ja piszę, i te piosenki są jakimś takim dalszym ciągiem mojej twórczości. One się nie wzięły z niczego, ale tylko z tego, co ja do tej pory robiłem. I ja nie mam pretensji do tego, żeby śpiewać i grać jak zawodowy śpiewak czy grajek. Także mówię to tylko po to, żeby słuchacze chcieli łaskawie patrzeć na to i słuchać tego z przymrużonym okiem. Chciałbym tu wyjaśnić jedną linijkę w zasadzie. Mianowicie 62. Bo w związku z tym, co ty mówiłem, że wszystko jest poezją i tak dalej, tu jest jedna linijka, która wymaga drobnego komentarza. Mianowicie nie rozszarpią na sztuki poezji wściekłe kły. Pisałem to w tym okresie, kiedy po prostu myślałem, że poezja jest pewnego rodzaju demonem. I to było związane z tym, że po prostu byłem świadkiem, jak kilku moich kolegów i przyjaciół zostało doszczętnie fizycznie i zdrowotnie zrujnowanych przez pisanie wierszy, czy przez poezję. W tym wypadku wtedy myślałem, że poezja, jak to pisałem, to było w tym okresie, jak jeszcze nie wpadłem na to, że poezja to jest sposób bycia, a niekoniecznie pisanie wierszy. Myślałem, że wtedy, że poezja to pisanie wierszy i dlatego właśnie te wściekłe kły tej poezji tu się pojawiają. No, przede wszystkim chcę żyć, prawda? Przede wszystkim chcę żyć jakąś taką pełnią życia. Przede wszystkim to, żyć właśnie prawdziwie. Jest to pewien, jak mi się wydaje, prawda, sposób na to.
a nawet pisanie jest właściwie jakąś drugą sprawą. I co za tym idzie potem, jakieś honoraria z tego idą, które niestety muszą być, bo przecież trzeba czegoś żyć. Bo jeśli na przykład, jak ja robiłem na zrębie w lesie, to robota jest straszliwa, a zarabia się już tak na grosze. Ja robiłem w ciągu miesiąca 1400 zł. Przecież to jak żyć za to miesiąc na przykład. No pisze się właśnie również i po to. Przykro o tym mówić, bo zaraz powinno się to robić bezinteresownie, nie? Czy takie spotkanie powinno być również, moim zdaniem, z mojej strony bezinteresowne. To znaczy, ja nie powinienem za to brać pieniędzy. No ale gdybym miała pieniędzy, to w końcu gdzieś tam staje przed faktem, że nie da się wypadać tego rzeczy. Podczas swojej podróży natknął się Pan na jakieś niebezpieczeństwo, szczególny wypadek, który utkwił Panu w pamięci, może by Pan opowiadać. No, bardzo wiele razy. Wiele razy. Ale mówię o tym znowu. Właściwie byłoby wkraczaniem w jakąś taką sferę intymną. Znaczy, ja po prostu mogę to nazwę sobie przełożyć. No musiałbym powiedzieć, prawda, gdzie to było, o co poszło. Nie zawsze ja byłem niewinny, prawda, czysty i tak dalej, i tak dalej. Urodziłem się w roku 1937 we Francji, w małej osadzie złożonej z imigrantów najprzeróżniejszych narodowości. Do Polski przyjechałem w roku 1948. Piszę wiersze i również opowiadania. Dzieciństwo miałem spokojne i piękne. Mając jeszcze 7 lat, śniło mi się, że posiadam zdolność lotu. W tym czasie zacząłem uczęszczać do francuskiej szkoły elementarnej i sny zaczęły się zmieniać jak nowe obrazy w fotoplastikonie. Drugą wojnę światową pamiętam tylko ze smaku czekolady, którą obdarowywali nas Amerykanie. Kiedy miałem 11 lat, rodzice doszli do wniosku, że należy opuścić słodką Francję i powrócić do jeszcze słodszej Polski. Z opowiadań i książek słyszałem dużo o wilkach grasujących w Polsce. W listopadzie 1948 roku przyjechaliśmy do Polski. Nie widziałem nigdzie wilków, ale nie mogłem się spodziewać, że tak małe będzie moje rozczarowanie. Osiedliliśmy się w ponurym miasteczku w Aleksandrowie Kujawskim. Tutaj skończyłem szkołę podstawową. Ponieważ wykazywałem wysokie zdolności, oddano mnie do gimnazjum w Ciechocinku, żeby zrobić ze mnie inżyniera lub doktora. Po 3 latach przeniosłem się do liceum ogólnokształcącego w Gdyni, które ukończyłem i gdzie do tej pory otoczony jestem legendą, jak wyczytałem na tamtejszej szkolnej gazetce. Jeden rok, to znaczy 1956, włóczyłem się po Polsce, napotykając wszędzie ślady wilków, a nigdy ich samych. Potem zacząłem studiować filologię francuską na Kulu, gdzie doskonała dobroć kilku osób wzruszyła mnie do głębi. Studia przerwałem przede wszystkim z własnej winy, a może z winy wierności tradycji moich wielkich ancestrów. Gdzie wieczny jest Bóg,